Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam części, które posłużą mi do ulepszenia wentylacji w warsztacie. Od czasu do czasu potrzebuję coś pospawać, zlutować. Podczas tych prac wydobywają się różnego typu opary, które zadymiają całe pomieszczenie. Wdychanie takich oparów jest niebezpieczne dla organizmu, dlatego nad stołem tutaj warsztatowym mam zamontowany wentylator i jeżeli opary bezpośrednio trafiają do tego wentylatora, no to są całe jak gdyby wciągane i wyrzucane na zewnątrz. Jeżeli spawane jest jak gdyby na krawędzi stołu, no to trzeba troszkę odczekać, żeby te opary zostały wyrzucone. Dlatego postanowiłem znacznie zwiększyć jak gdyby przepływ powietrza, które jest wyciągane z nad tego stołu i postanowiłem użyć właśnie taki wentylator oddymiający budowlany. Najczęściej jest on wykorzystywany do prac budowlanych i ma on za zadanie odpylić pomieszczenie na przykład po jakimś kuciu tynku, po szlifowaniu. Chodzi o to, żeby jak najszybciej pozbyć się zawiesiny pyłów z pomieszczenia. Ja wybrałem wentylator o średnicy 30 cm i silniku 360 W. Można kupić mocniejsze silniki, można kupić też słabsze silniki z mniejszym przekrojem. Ja wybrałem mocny wentylator, żeby mieć pewność, że ten dym zostanie odciągnięty. Wybrałem wentylator, który w komplecie posiada taki wąż elastyczny o średnicy 30 cm. Po otworzeniu opakowania u samej góry jest osobna paczka z tym wężem elastycznym, a pod spodem znajduje się wentylator. Na wejściu i na wyjściu wentylatora jest specjalna kratka, która uniemożliwia wsadzenie ręki i dotknięcia wirujących części wentylatora. Część, z której powietrze wylatuje z tego wentylatora, zewnętrzna średnica to jest 32,5 cm, długość wentylatora to jest 38 cm, przednia część wentylatora jest jak gdyby tak specjalnie zaoblona i ma 35,5 cm średnicy zewnętrznej. W górnej części wentylatora jest rękojeść do przenoszenia, w tym samym miejscu znajduje się też włącznik wentylatora. Żeby przez pomyłkę go nie uruchomić, no to jest specjalna taka blaszka, która chroni właśnie przełącznik przed przypadkowym włączeniem wentylatora. Wentylator stabilnie można położyć na czterech gumowych nóżkach, które można zdemontować, a otworów użyć do zamontowania tego wentylatora gdzieś na stałe. W moim urządzeniu rozstaw tych otworów montażowych to jest 270 mm na 230 mm. Jeżeli zdecyduję się na zamontowanie tego wentylatora przy pomocy tych otworów, no to będę musiał pomyśleć o jakiejś podkładce gumowej, która zredukuje wibracje, które powstają podczas obrotu tego wentylatora. Przewód harmonijkowy, elastyczny, z jednej strony posiada taki fartuch, który możemy założyć na wentylator. W tym fartuchu jest sznurek i gdy mocno zaciągniemy ten sznurek, no to jest stabilnie zamontowany na tym wentylatorze. Trzeba mocno zacisnąć ten sznurek, tak żeby po prostu fartuch nie zsunął się z wentylatora. Podczas pierwszego uruchomiłem wentylator z nierozciągniętym wężem i on pod wpływem ciśnienia, które powstaje za wentylatorem, sam jak gdyby się rozłożył. Na tym przewodzie elastycznym są takie specjalne koluszka, przy pomocy których można podwiesić sobie ten przewód gdzieś przy suficie. Jeżeli chodzi o zadymienie, no to nie może to być gorący dym, ponieważ elementy wentylatora i ten cały przewód jest wykonany z tworzywa sztucznego. Żeby sprawdzić, jak ten wentylator wyciąga to powietrze, zanim założę go nad stół warsztatowy, no to rozciągnąłem go w garażu, zamontowałem przewód wyciągnąłem przez drzwi garażowe i symulowałem zadymienie podkurzaczem do pszczół. Tak jak każdy z Was wie, no to wiecie, że taki podkurzacz potrafi bardzo dużo dymu wytwarzać. Mi zależało na tym, żeby ten dym, który wytworzę z podkurzacza w odległości 60 a 40 cm, był wciągany
wciągany do tego wentylatora i wyrzucony poza pomieszczenie. Napiszcie w komentarzu, do czego jeszcze mógłby się przydać taki wentylator, czy widzicie na przykład jakieś zastosowanie tego typu sprzętu we własnym warsztacie, domu, czy podczas prac remontowo-budowlanych. W niedługim czasie, po zbudowaniu tutaj nowych stołów warsztatowych, będzie też film o tym, jak zamontowałem ten wentylator nad warsztatem. Jeżeli chodzi o test z podkurzaczem, to myślę, że podczas spawania i lutowania to znacznie mniej tego dymu się wydobywa. Wentylator będzie umieszczony nad warsztatem, ciepły dym nosi się do góry, czyli tym bardziej będzie właśnie wciągany w ten wentylator i wyrzucany poza pomieszczenie. Kod rabatowy i link do produktu znajdziecie w opisie filmu. W tym filmie to już wszystko. Ja zapraszam Was na film, jak używam wiertarki z podstawą magnetyczną. Cześć!